Wstaliśmy. No tak niezbyt się wyspałam, trochę wszystko boli. Muszę się przyzwyczaić z tego łóżka. Poza tym spałam tak jakbym normalnie w dzień musiała tyrać, nie? Więc może dlatego też się budziłam cały czas. Idziemy na śniadanie, bo mamy wyliczone w cenie hotelu. I jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, dlatego wziąłam kamerę, mimo tego, że mam mało baterii. A to wyjeżdżamy na randkę na 18 piętro? Ja na 18 piętro jedziemy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Coś tam ponagrywam, jak się uda. No i... sama nie wiem, co mnie czeka. może się tak troszeczkę pod tych obcokrajowców dopasują z tym śniadaniem. Ale na pewno będą też takie typowo chińskie rzeczy. Nie wiem, co oni jedzą na śniadanie. Nie dowiedziałam się za bardzo. Nie mam tu Wi-Fi, nie umiem się zarejestrować, bo potrzebny jest numer telefonu, a nie wchodzi ten kierunkowy nasz. I jest trochę lipa. Bo jakbym miała chiński numer telefonu, to by pewnie szedł, ale że nie mam, no to trudno. One hour later. Wiecie co, nagram sobie jeszcze raz to śniadanie jutro, jak sobie lepiej skomponujemy talerz. Bo myśmy z Przemkiem nawalili wszystkiego, żeby kosztować mniej więcej, czego się spodziewać. Jutro sobie skomponujemy jakieś w miarę śniadania, a nie taki misz-masz. I nagram. Poza tym mam mało baterii, więc będę się straszyć. Pa. Dobra, wyszliśmy, jest nawet słońce, wyszliśmy z hotelu. Pachnie, nie wiem czemu, ale tak mi pachnie jak w niedopczycach, nie? Nie wiem czemu. Trochę nawet świeżo, mimo tego miasta ogromnego, tych lamsy tam, co nie? Ej, to jest jedno z lepszych hoteli, ktoś co mówił. Tak? Aleśmy się wpakowali w kosztę, ale dobra. To jest ten, gdzie to jest dzielnica, to jest Stare Miasto. I ogólnie to jest, jak to powiedzieć inaczej? Co chcesz powiedzieć, bo mam mało baterii, musisz... Jak jechaliśmy pociągiem z takimi dziewczynami, które poznaliśmy, to jedna dziewczyna mówiła, że Chiny już mają szkoły w Afryce. Ściągają tutaj czarnoskórych ludzi, dużo pracy. A to jest dzielnica właśnie tych trochę bardziej czarnoskórych. No i na ulicach było widać tych czarnoskórych, tam bardziej wygląda koszkówne. No. No i mieliśmy dwie opcje spania, albo w hotelu takim faktycznie za 50 dolców. Albo w hotelu, tym, który mamy za 100 dolców. No i wybraliśmy ten. A tutaj z tego powodu jest bardzo blisko do tych fabryk, które musimy odwiedzić. Do tych miejsc, które musimy odwiedzić. Popatrz sobie. Co? Co ci nie pasuje w tym daniu po lewej stronie? Nie wiem. Podamy sobie to. To jest głowa kury? Tak, z dziobem i oczami. Co do tego śniadania, to stwierdziłam, że dobrze, że mamy to śniadanie w cenie pokoju hotelowego, bo naprawdę było ogrom wszystkiego i na szczęście nie było dużo mięs w stosunku do całości, to tak może 1/3 była dań mięsnych. Nawet 1/4. Mniej chyba nawet. Nawet 1/4. Dużo było jajek. Tylko, że i przeróżne wiesz, rodzaje warzyw. To są rzeczy kiszone. I tak i, ale dobre fasolę, to jest. To... No dobre to jest. Ja myślałam, że biorę tofu. Tofu, a to był jakiś taki ala... Kurczę, może nie serek, ale to chyba było tak jakby nerkowce zmielone. I to smakowało słonym winem. Ja nie wiem, co to było, nie? To było podpisane, wiele rzeczy było podpisane, ale akurat tego nie zobaczyłam. Słodkie ziemniaki były, ale... O! Dobra. Podsumowanie, nawet nic nie nagrywałam za bardzo, byłam taka zaoferowana. Kupiłam sobie kilka rzeczy do testów i pozbierałam kilka wizytówek. No nie wiem, czy mnie na to, dobra. W każdym razie tak mi zżarło baterię ze wszystkiego, że szoknie. Szoknie dożywierzanie. Tu mam tylko 6%, więc za dużo nie nagrywałam. Co mnie zdziwiło bardzo,
to, że tu wszędzie moplikami jeżdżą, ale takimi handmade, byle jakimi, nie? Nie wiem, czy to jest handmade. To są takie mopliki, tak jak na wsiach się jeździ. Wszędzie, po chodnikach, po drogach, wciskają się wszędzie. Muszę to nagrać, jak wyszła, tylko muszę sobie baterię podładować. Z moimi dziećmi jeżdżą tymi moplikami bez kasy. No masakra, co tu się odwala, to nie macie pojęcia, co tu się odwala, nie? To jest jakaś dżungla na drogach. Ten, tych aut, tu jest od zarąbania. Typu, o. Masakra, ja bym nie miała w takim mieście żyć. Ja tu na Teneryfę narzekam, że duże miasto i tak dalej, ale to, co tu się odpierdziela, to jest obłęd. To jest obłęd. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Piękne tu noszą paznokcie, takie bling bling, takie kocie oka, beże, mleczne kolory z ogromnymi kryształami na tych pazurach. To tutaj, zanim to do Polski przyjdzie, to jeszcze hen. Tu bym miała klientki na takie pazury, co lubię robić. Ale spokojnie, mam zamiar się tu przeprowadzać. To jest dla mnie zbyt... Ten kraj chyba raczej jest zbyt zanieczyszczony, żebym ja tu chciała w ogóle mieszkać. Ludzie są ciekawi, totalnie inni. Totalnie to jest, tego na razie nie umiem opisać słowami, może mi się uda coś ponagrywać, ale najpierw muszę podładować baterię, bo już 2% mi zeszło, więc mi zostało 4%. Gdzie masz telefon? W saszetce, dobra. Jeszcze nie ładujesz, to. See you later. Weszłam już na miasto, niestety Google Maps tu nie działa, więc ciężko nam tak się wypuszczać gdzieś dalej, bo nie wiem, czy wrócimy do, wiecie, no, do hotelu. Druga sprawa jest taka, no Przemek ściągnął tę ichniejszą aplikację, tam idzie Przemek, tę ichniejszą aplikację do, wiecie, takie a la Google Maps, no ale co mi z tego, jak ja tam tych znaczków nawet nie wiem, o co chodzi w tych znaczkach, nie? Nic nie wiem, nic. Więc jak nawet jak chcesz coś poszukać, to są same chińskie znaczki, nie? Nie bez powodu jest powiedzenie, nie mów do mnie po chińsku, do mnie gadasz, mają tu takie street food. Ale nie jestem w stanie się zapytać, czy to jest mięsne, czy nie mięsne, więc nie kupuję takich rzeczy. Pójdziemy do tej włoskiej knajpki, co wczoraj, ten właściciel nie jest Chińczykiem, mówi po angielsku. Dowiedzieliśmy się, że on miał salon, kilka salonów piękności w Maroku. No nie? Ej, w damskiej toalecie też nie mamy dła do mycia rąk? Nie mamy dła do mycia rąk. Spojebanej. W toalecie ja szukam, gdzie jest mydło? Jeszcze gościa pytam, tyle o ludzi, tyle zarazków, tyle wszystkiego, nie? I nie ma mydła. Rozumiecie to? Nie ma mydła. Masakra. I musisz kucać w każdej publicznej toalecie, dzięki Bogu. Ja mam w hotelu, normalnie sobie mogę usiąść i zrobić kupę, jak człowiek, nie? Ja sobie nie wyobrażam. No nie wiem. Chińczycy to są ćwiczeni w kucaniu. No, patrzcie, ile tu jest. Ja nie wiem, jak osoby otyłe sobie radzą, nie? Patrzcie, ile tu jest moplików. Oni wszyscy tymi moplikami jeżdżą. No dobra, nie wszyscy. Bo gdyby mieli wszyscy jeździć samochodami, to by stąd nikt nie wyjechał. Nikt by nigdzie nie dojechał. To jest tyle ludzi. Tak, to mały banki do wynajęcia. Do wynajęcia? To już wolę w hotelu wynająć, żeby mieć szybko, żeby zwrócić. Patrzcie, po chodnikach jeżdżą. Musisz uważać nawet na chodniku, żeby cię nie rozjechali. To jest, wy mi piszecie, udanego wypoczynku, ja tu musiała walczyć o życie, a wy mi udanego wypoczynku życzycie, nie? Masakra jakaś. Czekaj, gdzie to było? My tu musimy przejść. Tu w ogóle miasto pod mostem jest, widzicie to? Tam jest jakaś większa pewnie ulica, autostrada. I no skoro to jest stare miasto, tu jest naprawdę bardzo dużo slumsów. Bardzo dużo slumsów tu jest. Normalnie to nawet w Polsce nie widziałam aż takich poniszczonych budynków. Ja nie wiem, czy tam ludzie jeszcze mieszkają, czy po prostu to jest taki relikt przeszłości, o co chodzi. W każdym razie, no, trzeba dopytać. Aha, i drugi raz, dobra, chodź zielone. Kolejny raz idziemy tędy. Zobacz, masz zielone, a oni i tak jadą. I no, Jezus Maryjo, widzieliście, to prawie mi rozjechał. Tędy już idziemy chyba piąty raz dzisiaj tą drogą, bo żeśmy rano pobłądzili. Wygrywa ten, kto ma mocniejszą psychę. No, ja. Tutaj już któryś raz z rzędu idziemy i powiem wam tyle, nie? Za tym murem,
jest albo jakiś gospodarz i ma kury, albo jest ubojnia drobiu, ale tak na k***a przeproszeniem, że ja 3 razy rano tędy szłam, czy tam 4, bo się Angel zapomniała, znaczy ona sprowadziła do miejsca, do którego chcieliśmy dotrzeć, się zapomniała, się no, nie do końca wiedziała, tu ją tam prowadzili ludzie, potem tam, no nieważne. I kilka razy tam doszliśmy i tak waliło, takimi, wiecie, Przemek! I tak waliło, taką, teraz już nie, ja wiem, ja pamiętam, bo ja pomieszkiwałam u mojej babci na wakacje często i waliło takimi ubitymi kurami, a teraz pachnie jakimś wsią, nie? Taką w sensie oborą, o. Waliło tam takimi, ja wiem, jak chyba dziadek albo wujek ubił kurę i potem ją oprawiali, nie? Te pierze, chyba wrzątkiem polewali, nie pamiętam już, to było bardzo dawno temu. To tak śmierdziało, ale to było takie spotęgowane, jak ja za każdym razem jak przychodziłam, to mi tak dźwigało, nie? Tak mi dźwigało, że myślałam, że już ten 3 raz nie przejdę tamtędy, nie? Bo normalnie pawia puszczę, no centralnie na chodnik pawia puszczę. Ale teraz już tego nie czuć, więc może oni byli w trakcie tych czynności. Widzicie, centrum miasta, a za murem, kurde... A za murem... muszę lecieć. A za murem wieś i ubijanie pierona jakiegoś drobiu. Muszę tak przejrzeć. Patrzcie, ile to jest tych chłopików. O, jest Casablanca. Tu sobie siądziemy. Zamówimy sobie po zupce i zjemy sobie pizzę. Dobra, spotkaliśmy znowu tego człowieka. I możemy spokojnie sobie znowu zamówimy sobie samą zupę z ciecierzycy. Taka zupa krem i pizzę nam zrobi, taką warzywną, więc spoko. Gites, jesteśmy zmęczeni, znowu pewnie się ale żadnych... Ale mam ten, déjà vu. Jakbyśmy byli w tej restauracji, już kiedyś z tym gościem gadaliśmy. Te kolory, tak mi się to śniło, nie? No przecież byliśmy tu. Ale wiesz, byliśmy w sensie, że tak jedliśmy tu i chciałem pokazać, że mam już tłumaczę, po prostu mówić. Jak sobie teraz tu przyjąłem. Tak? Jakie dziwne uczucie. Nie wiem, czy nas dobrze słychać, jak on tu leży, ten jakie mikrofon. Dziwne uczucie. On nie chce stać w ogóle, nie? Ty, a bo tu ma ten magnes. Dobra, tu się wyłączam i pójdziemy znowu na miasto, chcemy jakiś shopping zrobić, pooglądać, magnesy kupić. Rodzinie znajomym, bo prosili, więc no, to będzie tyle. Póki co, a potem zrobiła mi się druga opryszczka. Normalnie ja nie wiem, może inny klimat, ja mam tak osłabiony organizm, że mnie wysypuje. Może nie pryszczami, ale no tu. No, no, łaj. Muszę sobie nagrać te kwiatki, bo już któreś miejsce z rzędu widzę coś takiego. Nie wiem, o co chodzi. Poważnie, nie wiem, o co chodzi. Czekajcie. O, tak, teraz. Może coś będzie po angielsku, bo raz widziałam i było napisane, że funeral, czyli na pogrzeb, nie? A to, o co chodzi tutaj z tymi kwiatkami? Patrzcie, ile tego jest na takich badylach. Czy to jest tylko wystawka i bukiet jest osobno? Chyba bukiet jest osobno. Tak. A nie, to są te? Okej. Okay. Kurde, powiem wam, ciężko stwierdzić. Tak naprawdę. Niby tu jest taka, widzicie, pas, żeby jechać tymi mobilkami, a one i tak jadą środkiem. Jest tu wypisane? No. Biznes kwitnie. Otwarcie nowego biznesu. Na różne okazje i patrzcie, ile tego jest. Się nie boję, że im to zakoszą, ej. Normalnie z kłosami zboża. No w Polsce czegoś takiego jeszcze nie widziałam, żeby kłosy zboża w bukiet pletli. Ewentualnie Marzanna może coś takiego mieć chyba. W każdym razie patrzcie, ile tego jest. Od zarumbania. Tu pewnie jest jakieś otwarte centrum, ale to przez dzień, bo już jest po 20. To się przypuszczam, że po prostu wszystko zamyka. No, to jest taka z jedna z takich ciekawszych rzeczy. Kolejną rzeczą jest to, że ciekawa przygotowa. To są jakieś gratulacje. Mówiąc o tym, że znowu biznes sprzedany. A te z kłosami też? No, tam chyba z 4 przyniosłem, bo to był ruch biznesu. Aha. Czyli właśnie to też ta dziewczyna w pociągu powiedziała, że jak sobie tutaj czegoś życzą,
to najlepsze życzenia, jakie mogą być, to pieniędzy. Nie zdrowia, nie miłości, nie szczęścia. Pieniędzy. Tak by pieniędzmi szło kupić zdrowie, szczęście i miłość. No można na pozór kupić takie pozorną miłość, pozorne szczęście, pozorne zdrowie. Chociaż jak się ma pieniądze, a się jest chorym, no dobra, to się zgodzę. Mała dziewczynka gra na iPhone'ie, na tym też ma to rozkuterze. Aha, ta tutaj. Tam jest dziecko z przodu, jak coś. Babka się z telefonem gada. A ta baba przez telefon gada, no. Pojechała na drogę, nie? Jak jest zielone dla pieszych, przychodzisz, auta się zatrzymają. Te mopliki zapomnij. Przejedzie cię, nie? Przed pyskiem ci przejedzie, po nogach cię rozjedzie. Widzicie, teraz też musiałam uważać. Kim jechał środkiem? Bardzo mało piesków jest. Już prędzej koty. A jak pieski, to tak... Tak zauważyłam, że tak bardziej jak przedmioty je traktują mnie jak członków rodziny. Wiem, po tym te psy w takim razie. No. O, tu pełno jest takich, widzicie, coś tam sprzedają. Tu na przykład arbuzy. No Przemysław oczywiście jak zwykle musi się wcisnąć w każdą rzecz, co chcę pokazać, Przemysław. No nic, Przemysława widzieliście. Zamiast tego sklepika obwoźnego. Tutaj mamy też jakieś owoce są sprzedawane, zobaczcie. I ewentualnie chyba jakieś, nie wiem, czy od razu są skrobane. No arbuz był od razu krojony. To jest ciekawe, co tu mają. Zaraz zobaczycie. Kukurydza! Kukurydza! Kukurydzę sprzedawał, ale chyba się skwasił, jak nagrałam, a nie kupiłam, nie? Był skwaszony. Normalnie przed pyskiem cię. Ta kamera ma taki skręt, że po prostu godzinę zanim się obróci. To wolę zrobić o tak, już jest szybko. Więc chyba będę po prostu całą kamerą obracać, bo jak chcę coś szybko nagrać, zanim ona się odwróci, to już 5 razy przejdzie ten mopik, nie? O, tu coś ciekawego grają. Panowie, widzicie? Tam w coś ciekawego grają, panowie. No. Tak, normalnie, centralnie na tym, na środku chodnika. Dobra, trochę z przodu pokażę, co się dzieje. Znowu kolejna restauracja. Restauracji niemożliwie dużo, gdzie ty widzisz KFC? Aha, no faktycznie jest. Ciekawe, czy jest takie samo? Ciężko stwierdzić, nie? Ja tam nie jadam w KFC, chociaż ostatnio sobie zamówiłam wegańskie rzeczy, ale tu szczerze wątpię, nie podejrzewałabym Chińczyków o jakieś tam wege opcje. Ale patrz, jak to wygląda, jakie popękane to... Nie wiem, no takie mam mieszane na razie uczucia na temat tego miasta konkretnego. No nic, idę do centrum, zobaczymy w środku. W ogóle patrz, jak to centrum wygląda, widzicie te ściany? To jest jakiś chyba obłęd, patrzcie to. Kaju wlazła. Ale było napisane, że na drugim piętrze jest odzież damska. Więc jest szansa, że coś tam będzie do kupienia. Patrzcie tu, nie? Patrzcie to. No dosłownie Kaju w los. Kaju w los. To jest jakiś obłęd, nie? To jest fryzjer. Za mną, patrzę tak z lewej. Idę do góry, ale wątpię, żeby ta odzież damska była otwarta, bo już jest godzina 20:37. Słucham? Nie rozumiem, co? Jedzenie ze smarem zmieszane. Jedzenie zmieszane ze smarem. Tu gdzieś jest odzież damska, zobaczymy. No ludzie są. Jedzenie jest otwarte. Centrum chińskie. Centrum handlowe. To jest jakiś dramat, nie? To jest, ja w życiu takiej bidy nie widziałam. 2L jest odzież damska. To tu jesteśmy 3L. To chyba za wysoko poszłam. Ja nie wiem teraz, ale tam niżej nic nie widziałam. Tu są same restauracje. Są same restauracje, ale przynajmniej się coś dzieje. Tu troszeczkę lepiej wygląda niż tam piętro niżej. Tu przynajmniej w miarę to tętni życiem. Tam sobie coś ludzie jedzą. Tu sobie takie rzeczy można zamówić.
Jezus Maria, nie chcę wiedzieć, co to jest, nie? To wygląda jak jakiś ozu. Święty Panie. Święty Panie. Kajo wlazła. Kajo je w ogóle. Kaj mnie wywiął od jakichś Chin. Ludzie jedzą. Axin Jiang Coconut Chicken. Coconut Chicken. Jasny bling. Patrzcie, to coś było. A teraz obraz biedy, nędzy i rozpaczy. Ja pierdolę, nie? Za przeproszeniem. Oni są porąbani, nie? Kiecka z szynki zrobiona. Oni mają takie dekoracje, tak jak dekoracją była głowa koguta, kury. Z oczami półotwartymi. I oni wiedzą, że to jest kura, nie? Żywa, bo w Polsce to masz pierś kurczaka, to nawet większość ludzi nawet nie wie, skąd pochodzi taka pierś, albo jak wygląda kurczak, nie? I on żyje. I ptaka, i chce żyć. Ale jak dasz obok tej pierśni z kurczaka jego głowę, to żaden Polak by nawet tej piersi nie tknął, bo by zdał sobie sprawę, ej, ja jem żywe stworzenie, kto się musiał zabić, kto się musiał wypatroszyć, a tu mają wyrąbane, nie? Szlachtują bez żadnych wyrzutów sumienia i serwują te łepy. Co? Jak to się schodzi w dół? Tu bokiem. Było tam, no. Tak jakby z boku. Aha, to jest... A tu nie ma w dół? Tej drugiej? No tu Przemek. No jak się, jak chodzi? Tu masz normalnie schodzić w dół. Ślepy jest. Zawsze jest z lewej strony. Z jednej strony jest do góry, a z drugiej strony jest w dół, nie? Tu jest w dół, a tam jest do góry. Proste. Czyli tak, mniemam, iż jak to jest 3L, to jest, musi być 2L, więc tu musi być ta odzież damska. Może z drugiej strony. Jest tam, ale chyba jest zamknięty ten sklep. Widzisz tam dalej? Ja pierdolę, przeproszeniem. To jest centrum handlowe, widzicie to? Aha, toalety. Supermarket tam jest napisane. No to szukaj, panie. No to z toalety bym skorzystała. Zaś czakucać, nie? Ach, no dobra, jest higieniczniej, bo nie dotykasz tyłkiem niczego. O, a w liniach lotniczych Katar, w tych pierwszych z Warszawy do Kataru, do... tak. Tam normalnie były chusteczki mokre, dezynfekujące, żeby sobie wytrzeć sedes. Ja to zawsze, wiecie, ręczniczek, papier, mydło, myja to, żuruję, potem na sucho. A tu normalnie już były takie dezynfekujące, byłam zachwycona. Aha, było. Było. Jesteśmy w takiej uliczce, widzicie, pełno sklepów po bokach. To, co tam widzicie, tego jest pełno w sklepach. Takie tuszki całe, uwędzone chyba, albo upieczone. Takie całe tuszki, nie? Czyli całe jakby zwierzę bez głowy i bez tam piór. O, tak jak tutaj na przykład teraz to pani kroi tam. No, takich rzeczy tu jest pełno. Jaja kacze też widziałam. Tutaj jedzą. Uważaj! W takiej jakiejś bocznej chyba uliczce. Ja, stąd ja nie wiem, jak ja wrócić mam, Przemek. Tam się coś gotowało. Tak to wygląda. Piekarnia chyba. Restauracji tu jest, zobaczcie, no kurde, od zarąbania, nie? To takie ilości restauracji to ja nigdzie chyba nie widziałam. Żeby jedna obok drugiej. To tyle jedzą ludzie? W sensie, że tylko jedzą na mieście? Nie gotują nic, czy co? Mamy spożywczy. To też spożywczy chyba. Ale taki mikrospożywczy. Z piciem. To jakaś taka... Ktoś by mi w dupę wjechał, ten koleś. Trzeba uważać, nie? O czym mieć wszędzie, nawet na życi. Tu mamy chyba metro. To jest chyba metro. Z tego co kojarzę.
Gdzie my jesteśmy? Aha, dobra, most jest wyznacznikiem, że chyba w tę stronę trzeba wracać. Mission accomplished. Przemek idzie z siatą pełną dziurków. Kupił sobie jedną. Powiem wam tak, słuchajcie, no. No kurde, zmieniaj się, pieronie. Weszliśmy... Aha, w centrum handlowym nie było sklepu ani jednego z ciuchami. W Sztutoka żadnego sklepu z ciuchami, ale pamiętaliśmy, że obok tej Casablanki był sklep z ciuchami męskimi. Ja mówię, że jestem tak zdesperowana, tak spocona, że jeden pieron kupię sobie jakąś t-shirtkę po prostu męską, nie? Taką trochę za dużą, to nie poznać potem. Jeden pieron, byleby nie chodzić spocona. I ja wyszłam z tego sklepu z dwoma koszulkami i dwoma parami spodni, a Przemek tylko z jedną koszulką. A to był sklep, gdzie chyba z 5% było damskich... Mniej! Większość damskich rzeczy tam była, to ja wykupiłam, nie? Będę łazić jak wieśniak. Oj, przepraszam, teraz wieśniaków obraziła. Kiczowato ubrana, ale oni tu takie są ubrani, więc... Przeprosiłam, czy ten pies idzie na smyczy? Obok muplika od strony, rozumiecie, aut. Że się ten właściciel nie boi, że ten pies, kurde, go rozjedzie, nie? Skaczy sobie na motorek, patrz. Na motorek sobie skoczył. Ja byłam przerażona. Patrz, On normalnie od strony aut ten pies biegł obok muplika. Skaczy, bo hamowy od razu. Aha. Jezu, się normalnie przerażona byłam. Chodzi o to, że ja nie mam nic do wieśniaków, są bardziej kulturalni niż jeden miastowy. Tylko niestety się tak przykleiło, nie? Niestety się to słowo przykleiło i się go używa w takich sytuacjach, a się nie powinno używać. Więc chciałam powiedzieć to, że będę kiczowato bardzo ubrana, bo... zresztą zobaczycie, nie? Powiem tak, no... 90% ciuchów damskich wykupiłam stamtąd. A u mnie były same koszulki lateksowe. Fuj, takie, nie, znaczy nie lateksowe, nie, Przemek źle mówi. Bo ludzie mają przed oczami lateksowe rzeczy. Najgorsze. Nie, Przemkowi chodziło o to, że nie bawełniane. Z takich sztucznych materiałów, fuj. Pani nie. Powiedziała mi, użyłem sobie tego translatora z iTranslate. Pani powiedziała mi, że bawełniane będą pięknie rano, wcześnie rano. Aha, wcześnie rano będą. Że pięknie wcześnie rano. Aha. Chcę kupić koszulkę bawełnianą. Czy masz taką? Pięknie wcześnie rano. Dobra. No też i na dodatek kupiłam... Gdzie? A, spożywczy. O, ten jest jeszcze większy. Pomidor. I na dodatek kupiłam nieplanowane spodnie, bo były w sumie w zestawie. Mówię, po co mi takie spodnie, ale z drugiej strony mówię, zostawię im samą koszulkę bez zestawu, same spodnie, a to tak ładnie pasowało, że ten pasek taki był koloru tej koszulki. Mają pauzę. Naparzają. Naparzały tam. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Nie chciałam tych spodni, bo były białe, to jest moment, były walone, ale sobie potem pomyślałam, a dobra, wykorzystam na siłowni, w nich mogę potem chodzić. Na siłowni to nie jest wstyd, nie? Tak w Polsce? To bym się trochę wstydziła w tym wyjść. Wstydziła. Może nie, żebym się wstydziła, ale wiedziałabym, żeby się ludzie na mnie patrzeli. Tu w ogóle nie mam wyrąbane, bo tu jeszcze coś tak dziwnie ubierałem, że szok. Nic do niczego nie pasuje. Na ten Teneryfie też bym się w ogóle nie przejmowała, bo tak też przeróżnie ludzie się ubierają, że nie pomyślelibyście. No bo po prostu w Polsce mamy taki dziwny zwyczaj, że jak już ktoś jest jakoś trochę inaczej ubrany, albo wyjdzie w bamboszach do sklepu, co jest normalne na Teneryfie, na Puercie, w Barcelonie to widziałam, to już się na niego gapią, nie? Weźcie się ludzie, ogarnijcie. Potem kupują każdy, idzie... Spanda by podróby. Czemu? Słyszałeś o tej aferze? Nie. Panda Bay to jest taki portal, w którym kupujesz podróbki. Ale ja mówię o czymś innym. Spoko. Zupełnie. Ludzie się ubierają, chcą się pokazywać, że mają pieniądze i ubierają się bogate marki. Drogie no. Marki. Okazało które się, są podróbami. Tak, okazało się, że większość tych, którzy się lansuje, że mają oryginalne.
ludzi ma podróbki z tego panda. Z tego panda, właśnie z tego chińskiego marketu. Aha, nawet nie wiedziałam, że tak jest. Wyciek danych taki był ostatnio. Ja też nie wiedziałem, co to jest. Dopóki nie wyciekły dane influencerów. No i tam, no. Którzy się lansują podróbkami drogich markowych ciuchów. W ogóle ja nie rozumiem lansowania się ciuchem. Ja, dla mnie ciuch, mi się to ma przede wszystkim podobać. I ja się mam w tym dobrze czuć. A jaka to jest marka? To jest na ostatnim miejscu dla mnie, totalnie. Chociaż mam tak, że jeżeli widzę te Desigual, to wiem, że mi się tam ciuchy po prostu będą podobać. I tu dla mnie ma to znaczenie marka, bo wiem, że to jest mój styl. Kolorowe, ciekawe kroje, fajne materiały dobrej jakości. Wiem, że mi się to nie spierze kolor, że się nie zrozwali mi ten ciuch. Wiem, że jak zapłacę za niego, to on się nic z nim nie będzie, nie? Przez lata. No to z tego względu patrzę na markę, ale tak, żeby w ciemno? Nie. Dobra, idziemy sobie odpocząć, nie? Bo normalnie taki dzień, żeśmy mieli 7 godzin bez jedzenia. Dobrze, że tak. Tak, żeśmy latali po tych sklepach oglądać.